przyjmujesz dar, który ci oferuję? Chcesz przyłączyć się do zabawy? O, cóż za spostrzegawczość. Fakt, że wciąż żyjesz, robi naprawdę spore wrażenie. Niestety, oznacza to, że zabiłeś moje sługi. Ale cóż... Lepiej, że zginęli służąc lepszym od siebie, niż mieliby żyć z koszmarną odpowiedzialnością bycia niezależnym. Nie musimy skupiać się na tym, kto kogo zabił. Nasza współpraca na tym ucierpi. Mak jest ledwie formą larwalną. Wasz zakon nas szkaluje, nazywa plugawcami, podczas gdy my osiągnęliśmy pełnię naszego potencjału. Popatrz na nich. Zakon zdołał ich przekonać do swych racji. Odmawiają sobie rozkoszy, zostania czymś wspaniałym. Jesteś szaleńcem. W tym, czym się stałeś, nie ma nic wspaniałego, Uldredzie. Uldred? Jego już nie ma. Jestem Uldredem, a zarazem nim nie jestem. Stałem się czymś więcej. Mógłbym ofiarować ci ten Darwin. Tobie i pozostałym magom. Byłoby dużo łatwiej, gdybyście zechcieli go dobrowolnie przyjąć. Ale niektórzy ludzie potrafią być tacy uparci. A co im to dało? I tak wygrałem. Po mojej stronie jest nawet pierwszy zaklinacz. Czyż nie, Irvingu? Co mu zrobiłeś? Powstrzymaj go. On szykuje armię. On zniszczy templariuszy i... Żeby tak na mnie naskarżyć? Chytry z ciebie lis, Irvingu. A już myślałem, że zaczął się zmieniać. Nigdy. Dość już powiedziałeś, Irvingu. On w końcu zacznie mi służyć. Ty także. Ja nikomu nie służę. Nie. Mam do ciebie pewne plany. Wspaniałe plany. Twój potencjał w połączeniu z napędzającą go mocą demona uczyniłby cię istotą niemożliwą do powstrzymania. Mogę to zrobić. Mogę dać ci moc i nowe życie. Nie sądzę, żeby twoje zdanie miało jakiekolwiek znaczenie. Taką podjąłem decyzję i tak się stanie. Walcz, jeśli musisz. Dzięki temu moje zwycięstwo będzie miało jeszcze słodszy smak. Nie zapomnij o litanii. Uniemożliwi Uldredowi kontrolowanie magów i pozwoli nam wygrać tę walkę. Dobra.
poprawia. Łatwo. Stwórco, jestem już na to za stary. Irving, nic ci nie jest? Bywało lepiej, ale cieszę się, że żyję. Przypuszczam, że to dzięki tobie, Win. Mam rację? Nie byłam sama. Otrzymałam pomoc. Krąg ma wobec was obojga dług, którego nigdy nie zdoła spłacić. Chodźcie, templariusze czekają. Powiemy im, że wieża znów jest nasza. Dobrze, ale proszę, pośpiesz się. Gregor powinien...